BUM! Polityka cenowa znów została zbombardowana. Białko KFD od teraz dostępne w wersji Pure. Nie zawiera aromatów smakowych i słodzików. Świetna cena, bez obniżania jakości. Siemanko, przy okazji nagrywania serii Spowiedź, którą tak lubicie, zrobimy sobie dzisiaj mały unboxing. Zostańcie do końca, ponieważ mam dla was konkurs dzisiaj. Idą wakacje, w związku z tym KFD wychodzi wam wszystkim naprzód. I mamy serię promocji wakacyjnych. Czyli tu mamy na przykład 3 białeczka, smaki już wam dobrze znane, wata cukrowa, rurka z kremem i guma balonowa, kod rabatowy, najlepsze KFD, 10% zniżki na te właśnie smaki. I teraz wpisujcie w komentarzach, kto kupuje ode mnie, tak? Kto jest ode mnie. Dalej. WPC 80 Pure, to po angielsku, czyli Pure, czyli czyste, bezsmakowe, bez konserwantów. Najbardziej naturalna wersja z możliwych, tak samo w najniższej, z możliwych cen. Tak, żebyście byli wszyscy zadowoleni. Co najważniejsze, u nas obniżki cen nie idą w parze z obniżkami jakości. Macie najwyższą możliwą jakość za najniższą cenę. Sam to białko notorycznie wpierdalam, gdyż ja już no, po prostu słodkie smaki mi się przejadły. A to jest dla mnie w sam raz, jak mleczko smakuje. Także to jest to. O, właśnie tu jeszcze jest coś fajnego. Czekolada. Biała czekolada o obniżonej zawartości kalorycznej. Także jak ktoś robi masę i lubi sobie na słodko coś opierdolić, to w sam raz. To białko, które zawiera ta właśnie oto biała czekolada, jest tym samym białkiem, które mamy tutaj, czyli WPC. Nasze KFD-owskie WPC. I tutaj na koniec taki oto wynalazek, bo sferia z kurkuminą. Czyli wiadomo, dla osób wspomagających, którzy mają problemy ze stanami zapalnymi, jako taki dodatek do kuracji antyzapalnej, można powiedzieć. Profilaktyki szeroko pojętej. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy unboxing. Jak ktoś nie pamięta, co powiedziałem, niech se przewinie. I zapraszamy, kupujcie. Lecimy z odcinkiem kolejnym z cyklu Spowiedź. Część druga opowieści o najciekawszych powrotach. Siema, siema. Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Spowiedź. Dzisiaj wątek bardzo kontrowersyjny, ale taki, który trzeba poruszyć w związku z tematem bramkarstwa. Mianowicie napinacze w klubach. Napinacze. Także to jest typ osobnika, bo to zazwyczaj jest osobnik płci męskiej, który jest obiektem największych koszmarów. Podejrzewam większości moich kolegów po fachu, czyli bramkarzy, tak zwany napinacz. I teraz, jak po czym poznać takiego typowego napinacza? Wydawałoby się, że napinacz typowy to jest osoba słusznej postury, zbudowana, prawda, trenująca, no przez to niebezpieczna. Jednak to nie do końca jest tak. Jeżeli chodzi o to, że niebezpieczna, na pewno, ale nie z powodu swoich fizycznych możliwości, tylko z tego powodu, iż są to osoby z reguły albo pojebane, albo będące pod wpływem różnych substancji. Odurzająco, wziewno, doustno, donosowych. I to czyni je właśnie zagrożeniem. Teraz taki typowy napinacz to jest czosnek w przedziale, powiedzmy, od 40 do 70 kg żywego hip-hopu, który na śniadanie je od dziecka amfetaminę i który już generalnie zatraca jakby granicę między światem rzeczywistym a światem gier komputerowych, tak? I taki typ człowieka jest niesamowitym utrapieniem dla każdego czynnego bramkarza. I teraz przykłady takich właśnie wydarzeń z napinaczami. Sytuacja pierwsza, która właśnie przed chwilą mi się nasunęła przy okazji kręcenia innego odcinka. Mianowicie nad Zalewem, o którym już opowiadałem parę razy wcześniej. Tam, gdzie była słynna Bożena i tak dalej. Czyli tam dyskoteka nad wodą, tak?
gdzie byłem, powiedzmy, rezydentem. Tam napinaczy było, kurwa, miliony. Więcej niż ludzi normalnych. Natomiast jedno wydarzenie jest tak abstrakcyjne, że wręcz muszę je opowiedzieć. Więc tak, tutaj sprawa dotyczy dwóch napinaczy, którzy generalnie wyglądali jak jeden. Byli to prawdopodobnie bliźniacy, czterojajowi, którzy wyglądali jak klony. Przychodzili tam sporadycznie, natomiast słynęli z tego, że oni generalnie sobie chodzą po klubach, po barach i tak dalej i robią dym. To nie są osoby, które idą się bawić, tylko po prostu idą się ponapierdalać. Oni razem ważyli może tyle co ja, może mniej. Tam niby trenowali jakieś street workouty, parkoury i takie inne jakieś dziwne rzeczy. No i jakieś tam capoeira, mniejsza o to. W każdym razie tamtej nocy oni, pamiętam, mniej na imię chyba Kamil i Kamil, bo kurwa jeden do drugiego mówił Kamil i vice versa, nie? Kamil i Kamil. Tak samo wyglądali, tak samo mniej na imię. Może klony faktycznie. No i tamtej nocy przyszli sponiewierani jak dzięcioły. No mówię, że wejściówka jest. Wtedy było 5 zł, pamiętam. Potem podnieśli na 10, bo był remont, nie? Ale było wtedy 5 zł, czyli jak już wejściówka kosztuje 5 zł, to wiadomo, że klub raczej nie będzie renomowany. Ach, się spojrzeli na mnie krzywo. 5 zł, kurwa, nie? Co takie gówno, taki chujowy klub. 5 zł, no to mówię, słuchaj, jak chujowy klub, to wcale tutaj nie musisz przychodzić. Stać mnie, nie? Dobra, zapłacili. Znaczy zapłacił jeden, a drugi wchodzi bez płacenia. Mówię, ty, a ty co, kurwa? To za dwie osoby 5 zł? Znaczy to, że za głowę? No mówię, za głowę, no za każdy z was płaci piątkę. Już się to im nie spodobało, już patrzyli się na mnie potem krzywo przez całą imprezę. No i minęło tam może z 20 minut. Wypili po jednym piwie i ruszyli na parkiet, na podbój łań i sarenek. No i co? Poszukali koszulki, oczywiście, pokazać te swoje, prawda, muskularne ciała, muskularne torsy, po 60 kilo i zaczęło się tańczenie. To taniec takiego napinacza wygląda wiadomo jak, że jest garda i jest imitacja różnego rodzaju, kurwa, komary pierdolone, różnego rodzaju fajtów. Bo oni chcą być bardziej męscy może przez to, nie? Dlatego tak właśnie tu jest lewy, prawy, tego tutaj, tu komuś łokcia, tam komuś kolano, nie? I tak właśnie wyglądało w tym przypadku, że sobie Kamil z Kamilem tańczą, nagle komuś jeb łokcia, nie? Za chwilę patrzę, jeb komuś barana, nie? Za chwilę kogoś tam popchnął, któryś z nich, nie? Mówię, kurwa, no nie? Panowie, co jest? A no tańczymy se, nie? No i widzę, kurwa, nie? Masz jakiś problem? No nie, fajna impreza jest, nie? No to mówię, spokój. Ale patrzę dalej. Taniec, jeb komuś. Sztukę, tu komuś drugą. Mówię, dobra, nie? Panowie, koniec imprezy, nie? No, oni nie wyjdą, bo oni zapłacili 5 zł. Mówię, to ja decyduję, czy wyjdziecie, czy nie wyjdziecie. Ja decyduję, że wyjdziecie, wypierdalać, nie? To musisz nas wynieść, nie? Gurulu jebany, mi jeszcze powiedzieli, bo to byli z piekarz, zdaje się, zawodnicy, tak? No to jak musisz wynieść, no to musisz wynieść, dobrze, nie? Wziąłem ich pod pachy, a rzucali się, szarpali, kurwa, naprawdę, jak piranie, ciężko było utrzymać, no ale udało mi się ich wyciągnąć z tego parkietu, wtedy stałem sam jeszcze niestety. No i wypchnąłem ich przez wejście główne na parking, nie? No to oni tam zaczęli się coś do mnie napinać, popychać mnie. No to w końcu się wkurwiłem i wziąłem tak jak rugbyści, nie? Takie trzy kroki rozpędu i się wyjebałem w nich barkiem. Poturlali się, dobre parę metrów. Żeby się udało mi się fajnie w nich wejść, czy wiatr zawiał dobrze, nie wiem. Ale polecieli jak patyki. No i co? Powstawali, wręcz zerwali się ze żwirku na parkingu. Chodna soro, ty gruba kurwa do mnie, no nie? Ty ciulu! Bo to Hanysy, nie? Ślązaki, przepraszam, Ślązaki. Pozdrawiam, Sebastian Marcin. Ty ciulu! Ty kurwa ulana, nie? Chodna solo, nie? Drom te pizdy, mówię, kurwa, no to
co nie wyjdę, muszę wyjść, no przecież będzie wstyd jak chuj. A byłem tam jeszcze przecież stałym tym, stałym bramkarzem. To mówię, dobra, no przecież mi chyba sobie ze mną nie poradzą, nie? To, co oni odpierdolili, jaka w ogóle, jaka organizacja, jaka synchronizacja pracy. Jeden się we mnie rozpędził, ja myślałem, że on we mnie wleci z butem jak Bruce Lee. Tak się rozpędził we mnie. Ja już się szykowałem, żeby go zebrać z piłkarskiego, a on dosłownie 1,5 metra przede mną zatrzymał się i zrobił taki jakby, kurwa, nie wiem, skłon, opad, podparł się noga, rękami kolan i stoi pochylony. Ja patrzę, a zaraz za nim ten drugi biegnie. Kurwa, wbiegł po nim, po jego plecach, jak na Power Rangers, jak na filmie. I chciał z jego pleców mnie ustrzelić piłkarskim w łeb. Tylko na szczęście stał za daleko, sobie źle wyliczyli odległość. Ja tylko się lekko odchyliłem, a ten spadł na ziemię, na plecy i to jeszcze na wdechu. I było tylko... A ten drugi, co stał? Temu tu wylądował. Kamil, wstawaj! Ja zgłupiałem. Co tu robisz, nie? Kamil, wstawaj! I do mnie, coś ty mu kurwa zrobił, nie? I w długą. No to ja za nim, no ale wiadomo, że takiego zająca nie dogonię. Spierdolił do lasu. Ale wiedziałem, że go nie zostawi. To chyba brat, bliźniak, tak wyglądał. Tego Kamila pierwszego pozbierałem z podłogi. O, tam było ciężko, bo tam kurwa pewnie żebra połamane. Trzeba było chujowi karetkę wzywać. A ten drugi Kamil prawdopodobnie czaił się w lesie cały czas. Bo jak już było po wszystkim, przyjechała karetka, potem policja i tak dalej, trzeba było zeznawać. Na szczęście wtedy byli ludzie, bo nie było wtedy jeszcze kamer tam, którzy zeznali, że generalnie no, facet go nawet nie dotknął, kurwa. Po prostu gościu wskoczył na gościa, Kamil na Kamila, spadł na plecy i se zrobił krzywdę. Bo gdyby nie to, no pewnie byliby skłonni mi pobicie przepisać. W każdym razie tamten drugi Kamil prawdopodobnie czekał w lesie cały czas, tamtego zabrali. No ale bez Kamila pierwszego już taki chojrak nie był. Jak tylko tamtego zawinęli, wszedł nieśmiało, czy on może tylko swoją kurtkę odebrać, nie? Bo tam bluzę, bo tam mu zostawił kurwa w loży, nie? To dostał jeszcze pstryczka w nos, na do widzenia i tak się skończył podbój rogoźnika przez dwóch Kamili, nie? Ale sytuacja była kurwa normalnie jak z Batmana z filmu. Masakra, nie? Całe szczęście, że faktycznie wtedy mnie nie uszczelił, bo to był kurwa kabaret na maksa. Bym sobie do tej pory tego nie wybaczył. Tak to jest z tymi właśnie napinaczami. No sytuacji, których bym mógł teraz przytoczyć, było mnóstwo. Był pan, pamiętam, który przychodził, później już był grzeczny, też właśnie na rogoźnik. Przychodził pan i mówił, że... Ja mówię do niego, że wstęp płatny. Co? No wstęp płatny jest. Ale wstęp płatny? Mówię, wstęp płatny jest. On tu zna szefa, on tu wpił wódkę z szefem, on nie będzie płacił, nie? Mówię, no to kurwa, jak nie będziesz płacił, no to prawdopodobnie będziesz miał ciężko wejść, nie? On i tak wejdzie, no i wchodzi, mija mnie, trącił barkiem, no to go haltuje. Mówię, no nie wejdziesz, jak nie zapłacisz, nie? Stoi, patrzy. Zobaczymy jeszcze, nie? Postał chwilę, wtedy mi się tam, powiedzmy, uśpiła czujność, wchodzi, nie? Haltuje go, mówię, panie, nie drożmy się, no nie? To jest pierdolone 5 zł, mówię, nie? Jak nie masz piątki na wstęp, to po co tu przyszłeś, kurwa? Jeżeli twój cały budżet wynosi 5 zł, bez sensu, nie? No to on to pierdoli, to on będzie stał w wejściu, ale on tej piątki nie da, nie? Dobra. Miała chwila, następne podejście, nie? Mówię, facet, no zaraz się zdenerwuję i się w oczku wodnym utopię. Bo tam było oczko wodne, pamiętam, którym szef zmieniał wodę może raz do roku. Także karą dla takich właśnie jurnych buchajów była kąpiel w oczku wodnym. Pośród różnych robaków i grzybów. To mówi w końcu, dobra. Niech ci będzie. Ja ci zapłacę te 5 zł, ale pokaż mi kurwo licencję, no nie? Jakżem się zamachnął, jakżem kopnął go w dupę, pamiętam.
to faceta wyrwało z butów i tak upadł na glebę. Ała, 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 złamałem sobie krzyż, nie? I kurwa, faktycznie, gość się potem nie mógł pozbierać ziemi, nie? Mówię, kurwa, kopnąłem gościa dupę, ludzi jest milion, to każdy widział, wtedy już kamery były, facet faktycznie, kurwa, nie może wstać, nie? I to jeszcze poniżającym kopnięcie w dupę. Tak to właśnie często jest, że ci, którzy się najbardziej napinają, z reguły najmniej potrafią, potrafią głównie krzyczeć, a tak naprawdę mi się wydaje, że osoba, która naprawdę coś potrafi, jest, nie wiem, fighterem czy cokolwiek, kurwa. Nie ma potrzeby udowadniać sobie i całemu klubowi, że jest, kurwa, Rambo, bo on to wie. Miałem gościa, który tam kiedyś, pamiętam, no właśnie on się nie napinał. On się nie napinał. To jest fajna sytuacja właśnie, odwrotność. Gość się nie napinał, ale napinali się bardzo koledzy jego, którzy z nim byli. Facet taki był, powiedzmy sobie, średniej postury, w okularkach. On sobie tylko siedział i sobie sączył piwko. Ewentualnie chwilę się po klubie pokręcił. A koledzy jego chodzili, darli ryje, koszulki ściągali, dziewczyny po dupie klepali, nie? No i w końcu mówię, panowie, no jest, kurwa, taka sytuacja, że albo się uspokoicie, albo do domu idziecie, nie? Nichuja, nas jest czterech, coś tam ten, no nie? No mówię, dobra, was jest czterech, a i tak się zaraz pierdolę i wpadniesz do wody jak marzanna, mówię, cwaniaku. Do domu, nie? No to zaczęło się przepychanie, straszenie, darcie ryja, dostał jeden klapsa, nie? Upadł. A tamten właśnie, co był z nimi, podniósł się ze stolika, mówi, że o co chodzi, co za problem z moimi kolegami. No mówię, no generalnie jak są twoi koledzy, to fajnie byłoby, żebyś sobie ich ogarnął, bo no, zachowują się chujowo i tutaj właśnie zostali wyproszeni z klubu, no nie? Aha, no to w takim razie przepraszam za nich, oni są trochę pijani, jeżeli tam narobili gnoju, to tam jakieś nawet szkody porobili, to ja zapłacę, no nie mówię, nie ma potrzeby, tylko po prostu ja już ich usuwam, jakby pan mógł mi z łaski swojej tutaj pomóc ich ogarnąć, nie? A oni, że nie, że solo, że mnie zajebią, że wychodź, kurwo, na dwór, nie? Jego tak samo nie słuchali. No to tak po paru minutach ubliżania, mnie i całej mojej rodzinie, w końcu się, wziąłem się i się wkurwiłem, no i mówię, dobra, chcesz, tam taki, bo bardzo był jeden aktywny, to chodź, nie? No i wychodzimy i tamten właśnie, taki ten cichutki, skromniutki, za nami idzie i mnie prosi wręcz, żebym mu nic nie robił, że on go już bierze. A tamten stoi i się wyzywa, pluje, drze, kurwa, krew uda się z nosa, czy śpik, ale strasznie aktywny. No ja mówię, że no sorry, no ale ja sobie, kurwa, nie pozwolę, wiesz, nie pozwolę sobie po majetach jechać. I mówię, gościu, odsuń się, nie? A on wchodzi przede mnie, mówi, ja cię bardzo proszę, nie bij go, no nie? A ja go odsuwam, no nie? Mówię, stary, nie wpierdalaj mi się, no nie? On mi jeszcze raz podchodzi, ja cię bardzo proszę, no nie? To jest mój kolega, ja go już zabieram. Ja się już w tym momencie troszeczkę zirytowałem. Mówię, stary, zejdź mi z drogi, nie? I go tak chwyciłem. I kurwa, nawet nie wiem kiedy. On mnie już trzymał za gardło, nie? W tym momencie mi się zapaliła lampka, no nie? Mówię, kurwa, co jest grane, nie? Wypuść mnie. On mnie puścił, ja go odepchnąłem, nie? Mówię, co następny, kurwa? A on mówi, że on się nie chce bić. Uspokój się, do kolegi też się uspokój, my już idziemy, nie? Mówię, dobra, no nie? I może faktycznie skończyło się lepiej, bo coś nie pasowało, coś był za szybki, za zwinny, za zwrotny, za bardzo wiedział, co robi. A się później okazało, że facet służył tam dobre ileś tam naście lat w gromie, także całe szczęście, że mi się włączył instynkt samozachowawczy, bo to z kolei odwrotność napinacza, gościu, który praktycznie się w ogóle w oczy nie rzucał i się wychylał, a prawdopodobnie by ze mnie zrobił zalewajkę. Także chyba tyle, takie dwa skrajne przykłady różnego typu zachowań. Właśnie napinaczy i nie napinaczy na dyskotekach. Wracając do tematu konkursu, do wygrania 20 białych czekolad z KFD. Co trzeba zrobić? Trzeba w komentarzu pod filmem napisać, dlaczego to właśnie wam się należy, ta wygrana. I teraz, że tak powiem, nic was nie ogranicza. Jeżeli jesteście fetyszystami i się lubicie nacierać białą czekoladą w trakcie zbliżenia z partnerem,
piszcie. Jeżeli macie 15 dzieci i chcielibyście każdemu jednemu dać po kostce, też piszcie, tak? Także do wyboru do koloru nie ograniczam was, jak chodzi o pomysły. Także liczę na waszą kreatywność i czekam. Bo jak się nie doczekam, to sam wpierdolę wszystkie. I tyle z tego będzie. Standardowo na materiale łapka w górę, mucha. Miałem muchę na twarzy. Łapka w górę, subskrypcja i bądźcie na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Pozdro. KFD zaczyna rozbój, ćwicz, jedz, śpi, powtórz. KFD wjeżdża na teren, jest masa, jest trasa, więc jedziesz. KFD zaczyna rozbój, ćwicz, jedz, śpi, powtórz. KFD wjeżdża na teren, jest masa, jest trasa.